Cześć, witam was moi drodzy bardzo serdecznie. Kolejny odcinek z Dragon Majesty na moim kanale. Otrzymałem w końcu Elite Trainer Boxa. Wiecie, nie zamawiam w ogóle Elite Trainer Boxów, bo ani nie gram w Pokémony, więc niepotrzebne mi są te dodatki. Zbieram tylko, kolekcjonuję, dlatego Trainer Boxy nie są dla mnie priorytetem. Ale szczególnie, że Dragon Majesty nie ma booster boxów, po prostu paczek, po prostu boxów z 36 paczkami, więc trzeba jakoś te boostery kupować, dlatego zdecydowałem w Dragon Majesty, że właśnie takiego boostera Elite Trainer Boxa sobie zakupię. I moi drodzy, otwieramy. Jeszcze na sam początek chciałbym wam pokazać, co w tym booster boxie, w Elite Trainer Boxie jest, ale w sumie zaraz się przekonamy. Nie ma sensu, żebyśmy najpierw opowiadali i pokazywał wam na obrazkach, a później za chwilę i tak zobaczycie to na żywo. A więc, przepraszam, tutaj mi się coś rozsypało i idziemy. Od razu, na pierwszy rzut mamy Player's Guide, czyli przewodnik gracza z Pokémonem, który nazywa się Naganadel. I zobaczmy, co tutaj, jakie informacje możemy uzyskać. Pokémon GX for Dragon Power, ok, opisują nam karty właśnie z tej serii Dragon Majesty, więc to sobie przejdziemy dalej. Tu mamy spis wszystkich kart, które możemy trafić w Dragon Majesty. Mi brakuje jeszcze kilku, brakuje mi około 10 kart, moi drodzy, z Dragon Majesty, więc jeszcze jest co trafiać. I tak, i w środku mamy kilka rzeczy. Zaczynając od kostki. Kostki po prostu do gry TCG wykorzystywane przy tej grze. Tak samo znaczniki GX, znaczniki otrucia, znaczniki, co to jest, nie wiem, oparzenie? Nie wiem, co to jest nawet. Nie gram, więc naprawdę nie wiem, o co tu chodzi. I teraz przechodzimy, moi drodzy, do tego, co chyba wszyscy lubią najbardziej. Gdzie to wszystko jest, dobra. I tak, mamy dwie przekładki, cztery przekładki na nasze deki, tak zwane, czyli na talie. Więc ja sobie tutaj to chowam, tak to nie będzie używane. Tu chyba wszystkie karty energii są, czy co to jest? W sumie zaraz zobaczę, bo mówię, nigdy nie otwierałem Elite Trainer Boxa, z tego co pamiętam, więc nie wiem, co tu możemy, czego możemy się spodziewać. Tak, to są karty energii. Zobaczcie, ile kart energii, ale to nas za bardzo nie interesuje. Mamy też sleeve'y, mamy też koszulki na karty. Oczywiście tu jest przezroczyste, tak, wkładamy kartę, a rewersem w tych koszulkach jest właśnie taki Naganadel, taki sam jak na pudełku tego Elite Trainer Boxa. Całkiem ładne te koszulki są. Może będę ich używał. I mamy jedną kartę promocyjną, którą tylko właśnie z tego Elite Trainer Boxa możemy trafić. Znaczy trafić, ona jest w każdym Elite Trainer Boxie. To jest karta promocyjna SM125, jak widzicie. Naganadel GX. Ale cóż, i teraz najlepsze, na to, co wszyscy czekali. Boostery Dragon Majesty. 2, 4, 6, 8, 10 boosterków Dragon Majesty. Nie mogę naprawdę się już doczekać. Dlatego przechodzimy do pierwszego boostera. Jest to booster z frontem Dragonite'em. Więc miejmy nadzieję, że Dragonite dzisiaj mi sporo radości przyniesie. Coś nie mogłem wyjąć. Wtedy też miałem problemy chyba z wyjęciem kart z boostera w Dragon Majesty, nie? To chyba nie jest przypadek. Swablu, Salandit, Litten, Dratini, karta energii, Zygarde, Seedra, Darmanitan, Darumaka, Vibrava Reverse. Przypominam, że w tym secie w Dragon Majesty najgorszą kartą, którą możemy trafić w boosterze, to jest holo. Możemy trafić tylko lepsze, czyli albo holo,
albo Ultra Rare, albo Hyper Rare. A tu w pierwszym boosterze mamy co? Dragonite! Dragonite GX w wersji Full Art. Pięknie, pięknie, moi drodzy. Nie jest to może karta, którą, nie wiem, no nie jest złota karta, nie jest złotą kartą Ultra Nekrozmy, nie jest kartą najdroższą w tym secie, ale jest kartą, której jeszcze po prostu nie trafiłem i naprawdę niesamowicie się cieszę. Nie trafiłem też zwykłego Dragonite GX, więc liczę na to, że może dzisiaj właśnie uda mi się trafić, ale jak na sam początek, w pierwszym boosterze Dragonite GX w wersji Full Art, moi drodzy, w tym momencie, patrzę, ta karta to jest 20 euro. 20 euro, czyli 85 do 90 zł ta karta jest warta, czyli tak naprawdę jakbym trafił jeszcze jedną taką kartę, to cały Elite Trainer Box mi się zwraca. To by było, nie? Mam nadzieję, że tak będzie. Oj. 4, 3 przekładamy. I zaczynamy od Woopera. Horsey. Trapinch. Swablu. Kartę energii. Combusken. Flygon. Turtonator. Salandit. Charmeleon w rewersie. I rzadką kartą jest Zekrom. Zekrom Holo. I powiem wam ciekawostkę, że Zekroma też nie miałem. Zekrom to jest, zaraz wam powiem, chyba jedyna karta. Tak, to jest jedyna karta, pomijając karty GX-owe i full artowe, której jeszcze nie miałem. Czyli naprawdę, no niesamowicie, jeżeli miał mi się trafić Holo, to bardzo się cieszę, że trafia się właśnie z Zekrom, czyli karta, której jeszcze nie miałem przyjemności trafić. Przechodzimy do kolejnego, trzeciego boosterka. No i niesamowicie lubię te rozszerzenia. Właśnie teraz Dragon Majesty, a wcześniej uwielbiałem otwierać Shining Legends. Z taką pewnością się te boostery otwiera, że wiadomo, że trafi się naprawdę coś dobrego. Więc ach, uwielbiam otwierać te. Im więcej takich rozszerzeń właśnie z pewną kartą holo, tym lepiej. Według mnie. Dradigon, Salazzle, Trapinch, metalowa energia w rewersie, a rzadką kartą Reshiram GX. Pięknie! Trzeci booster, moi drodzy, i druga karta rzadka, znaczy ultra rzadka, przepraszam, już mi normalnie język plącze z tej całej radości, tak ustawię, a karta energii rewersowa też jest dla mnie całkiem fajnym trafieniem, bo bardzo lubię te wydania kart energii. Więc też jako dobre trafienie sobie je położę. I kolejny booster, moi drodzy. Zaczynamy od Hakamou, Dratini, Kangaskhan, Swablu, kartę energii, Fion, Fiery Flint, przepraszam, pies coś usłyszał, Fiery Flint, Dragon Talon, Torchic, Feraligator, karta w rewersie i rzadka. Więc może to jest dobry znak. Altaria w wersji Holo. Tutaj nie będę w podsumowaniu pokazywał wam rzadkich reversów, bo nie jest to, myślę, szczególnie jakieś rzadkie trafienie. No ewentualnie, jeżeli trafi się Charizard w rewersie, który jest na więcej warty niż zwykły holograficzny, to jest ciekawostka. To może wam w podsumowaniu to pokażę, ale tak będziemy tylko oglądali holo i wyżej w hierarchii rzadkości. Fiery Flint, Milotic, Kangaskhan, Swablu w rewersie i rzadką kartą jest Komoow holo. Nie wiem, czy widzicie hologram, dosyć słaby powiem, o teraz widzicie, dosyć słaby jest ten hologram, ale cóż. Chyba już jest tak, połowa boosterów za nami. Jak na razie niesamowite. Niesamowite szczęście. Jeżeli to się utrzyma, że jeszcze trafimy dwie karty ultra rzadkie, ja będę pod wielkim wrażeniem tego Elite Trainer Boxa. Corsola, Jangmou, Totodile, kartę energii wodnej tym razem, Vela Volcano Park, Switchraft, Shelgon, Dratini, Salazzle w wersji Reverse i rzadką kartą Charizard! Charizard w wersji holograficznej jest to zdecydowanie najlepsze trafienie, jakie mogło się trafić w wersji holo. Oczywiście mam tą kartę, ale ta karta jest
naprawdę bardzo, bardzo dużo w tym momencie warta, jak na Holo. Nie mówię oczywiście bez porównania z GX-ami, ale jest, zaraz Wam powiem, Dragon Majesty, trochę się tutaj pogubiłem, ale już się odnajduje i ten Charizard to w tym momencie na 4 euro. Jak otwierałem jeszcze tydzień czy półtorej tygodnia temu wcześniejsze boostery, to jeszcze był wart około 5. Teraz to już jest 4 euro, ale i tak jak na kartę Holo Rare, dosyć dużo, nie uważacie? Przechodzimy do kolejnego boostera. Coś czuję, że jeszcze coś się trafi. Naprawdę jeszcze coś tutaj strzelimy. Phoebas, Corsola, karta energii, Flygon, Zinnia. Och, wrócę do Zinni na chwilę. Jakbym trafił kartę Zinni fullartową, słuchajcie, to by było. Dwie najbardziej przeze mnie pożądane, oczywiście bez dyskusji, złota karta Ultra Necrozmy GX, to jest karta niesamowicie rzadka. W tym momencie można ją kupić, jedną kartę, ktoś wylosował ją sprzedaje za 200 euro. Jest niesamowity pieniądze jak na jedną kartę. Ale oprócz Ultra Necrozmy bardzo bym chciał właśnie trafić Zinnię w full arcie. Altaria w wersji reverse i rzadką kartą jest Hydreigon Holo. I co? I trzy boostery do końca, trzy szanse. Więc jak zaczęliśmy Dragonite'em, myślę, że skończymy też jakimś bardzo fajnym trafieniem, to może jeszcze tutaj coś fajnego się trafi. Co wy na to? Zaczynamy? Magikarpiem, Swablu, Charmander, Bagon, karta energii ognistej, Salazzle, Quagsire, Heatmore, Wishiwashi, Totodile w wersji reverse i White Kyurem GX, moi drodzy, kolejny Hyper Rare. Kolejny Hyper Rare jest minimalnie wygięty. Nie wiem, czy wy to widzicie. Ale pomimo tego, jak go się włoży w koszulkę i w segregator, wyprostuje się i fenomenalnie wygląda. No, co wy na to? Słuchajcie, jeden Elite Trainer Box, zobaczcie. Jedna Hyper Rare, Full Art, GX i oczywiście reszta Holo. Świetnie, świetnie, naprawdę lepiej być chyba nie mogło. Oczywiście nie liczę, że trafię Ultra Necrozmy, bo to by naprawdę było coś, musiałbym mieć przeogromne szczęście, a ja w otwieraniu nie mówię, że nie mam szczęścia, bo mam sporo szczęścia w kartach Pokémon, ale taką Ultra Necrozmy trafić to by było. W rewersie Vela Vulcano i rzadka karta Feraligatr w Holo. I cóż, kończymy ten opening. Ostatni booster. Zaczęliśmy Dragonite'em, więc może skończymy też jakimś mocnym trafieniem. Ja bym się nie obraził. Myślę, że wy też nie. Także zobaczmy. Dratini, Horsi, Darumaka, Litten, karta energii metalowej, Darmanitan, Sidra, Combusken, Horsi, Victini Prism jako reverse. A rzadką kartą jest Kingdra GX. Moi drodzy, coś niesamowitego. Jakie trafienia mieliśmy w tym Elite Trainer Boxie. Zaczynając od holograficznych kart. 6 takich kart nam się trafiło. Feraligatr, Hydreigon, Charizard, Komo, Altaria i Zekrom. 6 kart, moi drodzy. 6 z 10, czyli w 4 przypadkach z 10 mieliśmy karty bardzo rzadkie. To jest... Zaczynając od Victini, to nie jest karta chyba Ultra Rare, to jest karta Prism, ale ona też za częsta nie jest. Kingdra GX to jest zwykły GX, Reshiram GX także zwykły. No i moi drodzy, teraz dwa zdecydowanie najlepsze trafienia. Dragonite GX w wersji Full Art, no i Hyper Rareka. Rainbow Rare, White Kyurem GX, fenomenalnie wyglądająca majestatycznie. Ten White Kyurem wygląda, niesamowita karta, bardzo mi się podoba. Myślę, że Wam też się podoba i podobał się Wam też ten opening, bo naprawdę były niezłe trafienia. Dzięki Wam za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia w następnym odcinku. Hej, hej!